Siemanko, z tej strony Czekolad, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku z Bad Dream Stories. Słuchajcie, dzisiaj czeka nas szpital. Ciekawe, czy zwykły, czy jakiś psychiatryczny. Jeśli to jest horror, to prawdopodobnie jakiś psychiatryczny. Albo opuszczony, o! Ale zaraz wszystkiego się dowiemy. Mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona. Mam nadzieję, że każdy z was followuje mojego Instagrama, bo ostatnio patrzyłem i... niedużo z was followuje mojego Instagrama, więc zapraszam was, link w opisie, a my klikamy szpital i... okej. Zobaczcie, to jest chyba cała fabuła, pamiętacie naszego miśka ostatnio? Nasz misiek, zobaczcie, jest bez głowy i jest w bandażach. Nie wiem, co te bandaże mają mu tutaj pomóc, jeśli nie ma głowy. Ale to nic, słuchajcie, na pewno życzmy mu zdrowia. Możecie napisać w komentarzu, wracaj do zdrowia, misiu. A my tutaj, chwila, to jest wyjście, okej, okay. Patrzę, co tu jeszcze jest, coś... Ominęliśmy, o matko, czy my będziemy musieli kolorować? Niebo ciemnozielone, to ten... No dobra, to ma sens, jeśli będziemy musieli coś takiego kiedyś pokolorować, to damy radę. Dobra, w tym pomieszczeniu nie ma kompletnie nic, więc wyjdźmy na zewnątrz. Mamy łatkę i mamy... dziwne pomieszczenie z cieknącą rurą, ze śmietnikiem i z automatem na napoje. To nam raczej nic nie da. Prawdopodobnie znajdziemy gdzieś monetę. Mamy kaczuszkę. Kaczuszko, czy jak będę na ciebie naciskał miliard razy, to coś się stanie? Chyba nie. A tu kapie woda. Come on, co to ma być? O, dobra, lustro się zepsuło, ale... czy... co my tu podnieśliśmy? Brązowy... brązowy. Kolor brązowy... o nie. Czy ten kolor brązowy to jest... czy kolor brązowy to jest naprawdę ten kolor brązowy? Czy to jest to... o! Przepraszam? Co tu się... dostaliśmy strzykawkę od niego? Czy to jest jakaś... czy ta strzykawka jakaś będzie się... po... aha, bo nas gość teraz będzie próbował, jakby, jak to się mówi, będzie nas łapał, pielęgniarz. Dzień dobry, proszę pana, pan tutaj sobie je, bardzo dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jakąś kolejną łatkę. Mamy kubeł wiadra. Okej, okay, tutaj special finger soup. Oh, zupa z palców, to jest specjał z poprzedniego, z pierwszego odcinka, gdzie robiliśmy sobie zupę z palców. Super, czy coś tu jeszcze jest? Nie. Więc może wróćmy sobie, słuchajcie, do WC-ta. Co z tym brązowym kolorem? Chwila, ja go potrzebowałem. Czy nasz brązowy kolor został już zaaplikowany? Nie został. Co my bez brązowego koloru teraz zrobimy? Halo! Ja myślałem, że on jest potrzebny do pokolorowania czegoś. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Tutaj byliśmy. Tutaj nie byliśmy, dzień dobry. Pan jest tutaj, widzę, w tym takim dziwnym kaftanie bezpieczeństwa. O, nóż i talerz nam się przyda do czegoś. A to jest środek przeczyszczający... Oh yes, tak, środek przeczyszczający... nie możemy użyć środka? Wiem, do czego możemy użyć środka przeczyszczającego. Chwila. Siema, mordo. Co, jak damy ci środek przeczyszczający? Zjesz to? Jak to zjesz? O, proszę, doskonale. Te odgłosy. Tak jest, brązowy kolor. Teraz szybko musimy wrócić do naszego domku. Serio? I like your madness. Podoba mi się twoje szaleństwo. To my może idźmy dalej. Tu nas nie było. Tu jest jakiś korytarz, który się nie kończy. Kość. Czy dostajemy... O! Talerz. Oddajemy talerz i sztućce. Czy dostaniemy coś za to? Poczekajcie. Oj. Naszego ziomeczka mordunie zabrali gdzieś tam. Zobaczcie, odblokowała nam się nowa lokacja. Nie zamykaj oczu, albo spotkamy się znowu. Okej.
O nie! Nie, 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 proszę nie, proszę nie, proszę. Dobra. Dzień dobry. Pani pielęgniarko, ja tutaj tylko. Ja tylko na chwilę. O! Śmierć tutaj to narodzenie tutaj. Te życie jest kłamstwem. Twoje życie nie jest prawdziwe. Śmierć tutaj, narodzenie tutaj. Otwórz twoje oczy, nie martw się. Ciebie też zbudzę. Mamy czerwony kolor. Szybko, czerwony kolor. Zanim nas ktoś tutaj złapie i nas tutaj... Piękne, słuchajcie. Nie spodziewałem się, że można mieć taki niesamowity talent artystyczny w rysowaniu pięknych obrazków. Naprawdę. Przepani, pani tutaj chyba nam nic nie chce zrobić, prawda? Tu jeszcze nas nie było i dalej nas nie było. Day room. Co jest tutaj? Czy to jest ta siemiec? Mamy klucz do drzwi obok chyba. To jest w ogóle... Czy tak wyglądają szpitale, moi drodzy? Czy w szpitalach mamy tutaj pacjentów się kajdankami do ściany, jak w lochach przypina? Świetlica, dobra, ten klucz jest od czegoś innego. Od czego jest ten klucz? Od tego pomieszczenia. Ludzie do uratowania. Szalony koleś, gruby koleś, doktor, pielęgniarka, ty. Dobra, czyli będziemy kolejni. On już ci nie będzie przeszkadzał. Ale on mi nie przeszkadzał nigdy. Nikt mi tutaj nigdy nie... A nie, dobra, przepraszam, przeszkadzał mi. To on nas wtedy uśpił na samym początku, prawda? Ze szczykawą. Dobra, czyli dobrze, należało się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co my tu mamy? Sznurek? Stetoskop? Wiadro? Okej. Tutaj nic się nie zmieniło. Czy nasza pielęgniarka... Nasza pielęgniarka żyje. Proszę, pani pielęgniarko, stetoskop dla ciebie. Dostała nam dodała nam monetę. Okej. Tutaj, pyk. Mamy napój. Od kiedy automaty z napojami wydają próbki moczu? W sensie... To się, słuchajcie, nie łączy w żaden sposób. Ja myślałem, że tam jest kawka za 2 złote, jak w każdym szpitalu, taka z proszku, która smakuje jak pleśń z cukrem, ale, dobra, nie, słuchajcie, nie możemy się tym zajmować. Sznurek, zobaczmy może, słuchajcie, te wszystkie pomieszczenia, w których byliśmy wcześniej. Tu znaczy w koszu, w grzejniku, coś potem będzie dostępne. Póki co, tu nic nie ma. W WC... O! Pełne wiadro wody. Cokolwiek by nam to dało. Tego nie potrzebujemy. Tutaj coś się może... Nie, tutaj nic. Idziemy dalej. Czy tu... O! Coś tu było. Czy my coś tu... O to! Co to jest? A! Naklejka dzielnego pacjenta! Okej. Za naklejkę dzielnego pacjenta oczywiście w pełni szanuję. Tą naklejkę trzeba będzie komuś prawdopodobnie... O! I mamy też strzykawę, igłę. Czy my będziemy musieli sami siebie uśpić, czy coś? Okej, tu nic nie ma. Prezent dla ciebie! To była po prostu rękawica bokserska. Zawiedziony jestem. Tego tasiemca nie możemy nic z nim zrobić. Tutaj nic nie ma w tych kratach. Do świetlicy nadal nie mamy dostępu, więc... Tu nas jeszcze nie było? Tu byliśmy, ale tu też nic nie ma. A może... Coś z tym sznurkiem? Nie. Więc nie wiem, słuchajcie. Z panią nic. Mam znowu wziąć to? Ale nie potrzebujemy tego kolorku, prawda? O! A tam chyba też nic nie daje, prawda? O! Tu jest naklejka Tu jest naklejka dzielnego pacjenta? Niby po co? Co nam to powoduje? Aha, czy to jest event, który strygeruje nam teraz to, że nasza pielęgniarka zostanie zabita? Uwaga, jeśli tak, to ta naklejka była tylko i wyłącznie po to, aby przejść do kolejnego etapu rozgrywki. Uwaga!
A nie. Okej. Okay. Okej, okay, autorze gry. Wygrałeś. Nic z tego nie mamy. Tutaj. Nic z tego nie jest do wzięcia. Pyk. Pani tutaj nic ciekawego nie ma. O! A nie, to tylko upadło. Chwila. Czy mi się wydaje, czy... Nie, to tylko rozwaliliśmy przez chwilę. Nie ma tutaj nic, słuchajcie, co moglibyśmy zebrać. Zbieramy tylko kolorki i nic więcej. Może chodzi o jakiś inny kolor... Czy my czerwony mieliśmy? Mieliśmy czerwony, prawda? Czy nie mieliśmy czerwonego? Wydaje mi się, że mieliśmy czerwony. O. Brakuje nam i jeden. A jakbyśmy wzięli zielony od tamtego kolesia i może go trzeba z wodą rozwodnić, albo dodać do niego jakiś kolor do zielonego, żeby tym zielonym dało się pomalować. Zgaduję, słuchajcie, bo nie wiem. Może po prostu trzeba mieć zielony w ręce. Zobaczmy. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Co? To tu jeszcze jedno pomieszczenie było? Jak? Co? Skąd? Ja byłem... co? Okej? Okay? Czyli mieliśmy tu jeszcze milion innych rzeczy? Mamy truciznę. Mamy otruć naszą pielęgniarkę, jeśli dobrze rozumiem. Nie? Komu tą truciznę mamy dać? Mamy ją... Wiem, komu mamy dać! Temu! Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nasz paskudny tasiemiec wyszedł. Tutaj mamy termometr w swoim brzuchu. Mamy, zobaczcie, sznurek. Mamy igłę. Czy my nie powinniśmy mu jakby tego zaszyć czymś? Jakiś skalpel czy coś? Okej, ale tasiemiec jest dead. Mamy termometr. Termometr chyba dla pielęgniarki, prawda? Nie? Okej. Okay. Czy jest tutaj w takim razie coś, do czego potrzebowalibyśmy termometru? Nie. Czy tu jest coś? Nie. Może w naszym... Tutaj nie. W naszym pokoiku też nie. To do czego ten termometr? Chwila, mieliśmy tu jeszcze jakiegoś... Tego mieliśmy ziomeczka, ale on chyba termometru nie potrzebuje. Mieliśmy tego ziomeczka. On termometru też raczej nie potrzebuje. Chwila, co? Termometr na grzejnik? Aha, czyli mamy termometr, wysoka temperatura i z tym do pielęgniarki i ona... O nie, ktoś ma wysoką temperaturę. Jakby zignoruje te wszystkie ślady krwi, które są i martwych pacjentów. Szybko, musimy mu pomóc. Czy to nam coś dało, że ona pobiegła do niego? Teraz możemy... Aha, i proszę bardzo. Zobaczcie, jak ją tutaj zmusiliśmy. Zawołaliśmy ją, że jest temperatura, bo jakbyśmy jej powiedzieli... proszę pani pielęgniarku, tam jest człowiek, który ma ranę, trzeba ją zaszyć. Ona by powiedziała, tam panie. Jakby, wiecie, ten mem z Shakilem, który śpi. Ale wysoka temperatura... No ale dobra, mamy naszego ziomeczka zrobionego i mamy świetlicę. Świetlicy, moi drodzy, w świetlicy mieliśmy kredki. Dosłownie w świetlicy mieliśmy kredki. Mogliśmy sobie tymi kredkami pomalować nasz obrazek. Mogliśmy sobie kredkami pomalować obrazek, gdybyśmy tylko chcieli. I to było wszystko, moi drodzy. To było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. To było... dziwne. Wydaje mi się, że zakończenie byłoby inne, gdybyśmy... jakby... zabili resztę ludzi. W sensie, ta pielęgniarka... z pielęgniarką było w porządku, nikt nas tutaj nie złapał. A
bo to my byliśmy tym z... A dobra, dobra, to było oczywiste, nie piszcie w komentarzach. Dobra, my byliśmy tym z... my byliśmy tym mordercą, tak? I to my byliśmy szaleni, a oni byli po prostu sobą. Sobie byliśmy, znaczy byli jakimiś tam pacjentami. Dobra, wszystko już jasne, zrozumiałem, okej, nie musicie mi pisać. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę.